Dzień dobry. Mam nadzieję, że macie się dobrze i że widzimy się, słyszymy te wszystko, to wszystko będzie działało tak jak działać powinno. Moi drodzy, dzisiaj trzy główne tematy, o których chciałbym wam powiedzieć, którymi chciałbym się z wami podzielić. Pierwszy to oczywiście te wyniki sondażowe, które nam dajecie, no bo to przecież wy pytani przez ankieterów ośrodków badania opinii publicznej. Mówicie, jak jest i w co wierzycie, w czym pokładacie nadzieję, co, co wam się podoba, na kogo byście głosowali, za kim byście poszli, w czym widzicie szansę, a w czym nie. To dla nas bardzo ważne wskazówki i bardzo też ważne wyniki. Dlatego jeszcze raz chciałbym Wam podziękować za ten mój osobisty sondaż zaufania, który. Opublikował wczoraj cebos, pokazujący, że po tej stronie sceny politycznej e, cieszę się Waszym największym zaufaniem, i, i, i to jest, e, no i to jest wielka rzecz. To oczywiście nie jest tak, że to jest rzecz, e, e, która może zachęcić do tego, żeby leżeć, e, pachnieć i nic nie robić, tylko wręcz przeciwnie, zachęca do jeszcze większej pracy, żeby, żeby tego zaufania nie zawieść. Ale ważniejszy jest ten sondaż, który dzisiaj opublikował rano ONET, Sondaż Ibrisu pokazujący elektoraty, tak zwane, można, nie, nie chcę powiedzieć żelazne, ale te bazowe elektoraty poszczególnych partii politycznych. Potencjalne w tym sensie, że pokazujący sufit każdej z tych partii politycznych, bo zadawano pytanie, nie na kogo zagłosujesz w najbliższą niedzielę, jeżeli będą w nią wybory, tylko na jaką partię rozważałbyś. Głosowanie i tam był odpowiedni system punktów, który pozwalał to zmierzyć. Wiadomości są w tym sondażu dobre i złe. Pierwsza jest taka, i może zacznijmy od tych złych, że taki potencjał prawa i sprawiedliwości, czyli ludzi, którzy uważają, że wyobrażają sobie zagłosowanie. Na te partie, mimo tego wszystkiego co robi, to 38% y, to jest sufit PiSu, y, 38 plus 6 takich, którzy są neutralni, a więc potencjalnie mogą, y, mogą wejść w orbitę wyborców PiSu, czy pis Więc y, mamy 38 y, tego potencjalnej, potencjalnej przestrzeni plus ewentualnie 6%. Co razem daje, jak łatwo się rzeczywiście domyśleć, nawet na moim poziomie znajomości matematyki 44. Natomiast po tej stronie, tak zwanej opozycyjnej, po tej drugiej stronie sceny politycznej, po tej scenie zmiany, nadziei Polska 2050 swój sufit ma zaczepiony bardzo wysoko bo aż na 33% to dla nas bardzo dobra wiadomość że aż 33% z Was może chcieć głosować na Polskę 2050, plus jeszcze do tego dochodzi 9%, które jest elektoratem neutralnym, a więc w sumie ten potencjał daje 42%, które jeżeli byśmy się spieli, wykorzystali każdego, komu, komu świta w głowie, że mógłby na Polskę 2050 głosować, to w naszym zasięgu są, uwaga, 42%, w naszym zasięgu jest, uwaga, 42% w wyniku wyborczego. Dzisiaj może się to wydawać odległym snem, nadzieją, ale to nie jest mrzonka, bo mrzonka to jest rzecz oparta na nieistniejących podstawach. A tutaj mamy naukowe badanie, metodologicznie poprawne, które pokazuje, że jesteśmy w stanie już dziś, jeśli się zepniemy, jeżeli oczywiście też dobrze ułoży się konstelacja, ale jeżeli my wykonamy naszą pracę. My, to znaczy nie tylko my, w sensie ja, tylko również wy, jesteśmy w stanie przekroczyć nawet 30% i nawiązać równorzędną walkę z PiSem. To bardzo dobra wiadomość, to bardzo dobry sondaż i przy tym trendzie rosnącym, w którym dzisiaj jesteśmy, też w tych regularnych sondażach, pozwalający zrobić w tym murze wyłom właśnie dla nadziei, dla czegoś, czego dzisiaj szczególnie potrzebujemy. Bo mamy scenę nie tylko spolaryzowaną, czyli zabetonowaną, którą trzeba zdepolaryzować jak najszybciej, ale mamy scenę rządzoną strachem. Bo mamy po jednej stronie PiS, który specjalizuje się w tym, że jest fabryką lęku przed wszystkimi naokoło. Mamy platformę, która głównie produkuje lęk przed, przed PiSem, czy obawę. Czy chęć, że tak powiem, odsunięcia pisu, co jest absolutnie zrozumiałe, ale, ale pytanie, co dalej i co bardziej? I, i, I jesteśmy my, którzy chcemy być o nadziei, a nie o lęku, bo my nie chcemy straszyć, chcemy, chcemy być nadzieją na zmiany. Głęboko przekonani, że taka zmiana jest dzisiaj po prostu niezbędna. Dlatego jeszcze raz z całego serca Wam dziękuję za te, za te wyniki. Bardzo zachęcam do tego, żeby się tymi wynikami dzielić ze swoimi bliskimi, znajomymi, nieznajomymi, pokazując jak olbrzymie pole nadziei narysowali nam dzisiaj Polacy. 33%, które możemy zdobyć, które jest naszym sufitem. To jest wyżej zawieszony sufit niż w przypadku Platformy Obywatelskiej, która go ma na 25% i 9% tego rezerwowego elektoratu. A więc, więc my tu mamy dużo więcej do ugrania. Wiecie dobrze, jak każdy procent się liczy, i tu też już widać, że jeżeli ma w Polsce dokonać się zmiana, to ona się musi dokonać. Z polsku 2050 i bez Polski 2050, bez Was, nie może się dokonać w Polsce już dziś żadna zmiana. Teraz, jak mówię, musimy tylko te, 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 te ziemię, którą Polacy nam wyznaczyli, ten areał objąć. I dotrzeć do wszystkich z tych 33%, tak, żeby zaczęło nam się to pokazywać rzeczywiście w sondażach. Mamy nasz potencjał, mamy stan, na którym jesteśmy dzisiaj. Musimy zrobić drugie tyle, ale to drugie tyle jest w naszym zasięgu. Tam jest nasz sufit. Do tego sufitu, jak się dobrze wytrenujemy, możemy doskoczyć. I, 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 i to jest klucz do pokonania tej. Tej trudnej prawdy, która płynie z pierwszej pozycji w tym, w tym sondażu, czyli, czyli bardzo mocnej wciąż pozycji prawa i sprawiedliwości. W, ja, wiecie, do, znacie mnie dobrze. Ja nie jestem człowiekiem, który, chociaż jestem cholerykiem i, 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 i czasami miewam krótki ląd, nie jestem człowiekiem, który kogokolwiek by nienawidził, który kogokolwiek by w jakiś sposób chciał poniżać, jeżeli się z nim nie zgadza. A więc mówiąc o wczorajszej konferencji y, dotyczącej ustawy o obronie ojczyzny, którą zaprezentowali pan Kaczyński y, z panem Błaszczakiem, y, nie dołączę się do chóru tych, którzy, y, którzy szydzili z Jarosława Kaczyńskiego, że sobie przysnął na tej konferencji. Y, w, zdaje się, y, no to jest człowiek w wieku, tak, no, w wieku naszych rodziców, y, mówię tutaj o moim pokoleniu, zdaje się, że z jakimiś poważnymi kłopotami zdrowotnymi, być może musi brać jakieś leki przeciwbólowe. Jeżeli te plotki o tych dolegliwościach ortopedycznych są, są prawdą, potrafi to być straszny ból, więc, więc no tutaj to, to, tu nie ma powodu jakiegoś śmiechu, czy, czy do jakichś dworowań, no, bo po prostu stan zdrowia człowieka jest pewnie taki, jaki jest i tyle. Natomiast bardzo chętnie odniosę się do, no i to też współczuciem, bo każdy, kto doświadczył bólu takiego naprawdę przewlekłego, ciężkiego, może wiedzieć o co w tym momencie chodzi. To, 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 przeciwnik polityczny to też człowiek. Natomiast warto odnieść się do meritum tego, co zostało zaprezentowane. A to nie jest coś, co budzi specjalne. Specjalną radość i nadzieję. Strasznie dużo gadania, strasznie dużo zapowiadanych zmian, a to wszystko razem robiące wrażenie, jakby Kaczyński odchodząc z rządu musiał jakoś uzasadnić, że tyle czasu w nim był. I w zasadzie żadnego innego powodu, dla którego on teraz może powiedzieć: Dobrze wypełniłem swoją misję z rządu, odchodzę, Polska będzie bezpieczniejsza, nie widać. Ta ustawa na pewno krokiem w stronę bezpieczeństwa Polski w XXI wieku nie jest. W niej znajduje się kilka dobrych rozwiązań, czy w tym pomyśle w ogóle, bo przecież my nie mówimy nawet jeszcze o ustawie, mówimy o pomyśle, o projekcie, który dopiero będzie procedowany, do którego będą wprowadzane poprawki. Tam jest kilka y, sensownych rozwiązań, jak na przykład to, że wojsko będzie mogło przyjmować do swoich szeregów osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły pracować na etatach specjalistów w wojskach obrony cyberprzestrzeni. To jest krok w dobrym kierunku. Kwestia regulacji tych odpraw mieszkaniowych, jest krokiem w dobrym kierunku. Możliwość awansowania w ramach stanowiska, jest krokiem w dobrym kierunku, bo dzisiaj to często w wielu rodzajach sił zbrojnych jest tak, że jeżeli masz awansować, czyli masz mieć wyższy stopień, to musisz jednocześnie zmienić stanowisko. Bo stanowiska są ściśle sprzęgnięte ze stopniami, które masz na pagonach. I teraz, jeżeli masz awansować, bo to już jest twój czas i powinieneś, i to jest twój moment, to często musisz zmienić stanowisko, zmieniając nawet jednostkę, garnizon zmieniając, jechać na drugi koniec gdzieś polski, bo tylko tam jest etat na majora czy na pułkownika. Gdyby zrobiono taką zmianę, no to, 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 to yy, można by było awansować w ramach tego samego stanowiska, yy, w, yy, mając wyższy stopień, ale będąc na etacie, który, który jest tutaj na miejscu, i to jest krok do, w dobrym kierunku. Natomiast yy, w tym projekcie jest mnóstwo rzeczy niezrozumiałych, niemądrych yy, yy, i nie dzisiejszych. Znaczy, opowieść, że my dzisiaj mamy tworzyć armię 250 tysięczną, powiem tylko o kilku. Bo pewnie będziecie o tym też dyskutować. W domyśle, jak rozumiem, że to ma być armia, która ma toczyć wojny z Rosjanami, bo Rosja tu została wskazana jako ten główne, to główne zagrożenie i powód, dla którego taką ustawę robimy, w, że 250 tysięcy żołnierzy w Polsce ma się bić, jak rozumiem, na przedpolach Warszawy, bo komuś za mocno weszło wspomnienie o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. No, wypada przypomnieć, że mamy rok 2000. 21, a nie 1920 i dzisiaj jeżeli będą jakieś wojny, nie daj Boże, to one nie będą się rozgrywały w okolicach Radzmina, gdzie będziemy bronili jak Piłsudski zachodu przed inwazją wschodu, tylko będą odbywały się w cyberprzestrzeni, będą się odbywały tam, gdzie dzisiaj wyciekają maile podwładnego wicepremiera Kaczyńskiego, również te dotyczące polityki wobec Rosji czy Białorusi. Cytującego Maksymy Waffen ss co wczoraj zostało ujawnione w, i opowiadającego o tym, że jak się wyśle konwój i Białorusi nie odbiją go od granicy, to będzie w mediach wyglądało elegancko, czyli Michała Dworczyka. Tam się dzisiaj wygrywa i przegrywa wojny i my dzisiaj, kiedy Kaczyński opowiada o tej wspaniałej ustawie, jak to będziemy z niektórymi wygrywać, my z nimi właśnie dzisiaj przegrywamy nasze bezpieczeństwo, naszą rację stanu. 250 tysięcy żołnierzy z dodatkowego poboru, dobrowolnej służby, zasadniczej i tak dalej. A z czego oni chcą to sfinansować? W tej chwili budżet na y, siły zbrojne, na obronność to jest 52 miliardy rocznie, z czego uwaga 20 miliardów to są koszty osobowe. Z czego oni chcą sfinansować dwa razy większą, czy nawet jeszcze większą armię? Z czego? Oni mówią w tym projekcie ustawy, będziemy to finansować z zysków NBP, z obligacji BGK i z różnych innych czary mary i kreatywnej księgowości. Z czary mary i z kreatywnej księgowości i z wiary w sukcesy prezesa Glapińskiego no bicza się nie ukręci, że sparafrazuje znane przysłowie. Nic z tego po prostu nie będzie. Więc może zacznijmy od tego. Kolejny pomysł, który pojawia się w tym projekcie, gdzie są pieniądze? Kolejny pomysł, który pojawia się w tym projekcie, to uposażenie uczniów szkół wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych. A więc na wejściu będziemy mieli studentów, którzy będą zarabiali tyle, ile żołnierze zawodowi za to, że studiują. 4 400 brutto na przykład na starcie. I nie będą podlegali tak naprawdę szefowi sztabu, więc będą no, w pewnym sensie drugim wotem, w tym sensie, że prywatnym wojskiem ministra. To jest rozwiązanie, którego dzisiaj potrzebujemy. Ja rozumiem, że trzeba iść po młody elektorat. Ja rozumiem że w żaden sposób obronności Rzeczpospolitej. To jest absurdalny pomysł, który, z którym dzisiaj musimy się, patrząc na to, jak wygląda świat, jak wygląda w ogóle organizacja. Polskich sił zbrojnych mierzycie się na tym zastanowić. Zobaczcie, ta ustawa tak naprawdę mówi, że będziemy mieli wciąż jakby te zakupy będziemy robili w Stanach, mówiąc w Wielkim Skrócie. Myśmy już wydali ponad 20 miliardów złotych na, na F35, na samoloty dla vip ów na, na, na patrioty. Przy czołgach Abrams będziemy mieli kolejne 23 miliardy. I gdzie jest Offset do tego? Jeżeli mamy budować potencjał obronny Rzeczpospolitej, to przecież my nie możemy, już nawet nie mówię o współprodukowaniu. Przecież jak będzie wojna, to my nie możemy czołgów wysyłać do Stanów do serwisu. Czy ten problem został zaadresowany w, w tej ustawie? Bo nie mam takiego wrażenia. W powierzenie wotowi owi samym szacunkiem dla żołnierzy wojsko Obrony Terytorialnej nigdy nie powiedziałam że to jest że to jest jakieś prywatne, w sensie, że, że każdy z tych żołnierzy to jest jakiś funkcjonariusz Prawa i Sprawiedliwości czy, czy Zjednoczonej Prawicy absolutnie, totalnie nie dlatego, że ci żołnierze często swoją ofiarną służbą w czasie pandemii w czasie różnego rodzaju kryzysów pokazują jak naprawdę autentycznie chcą służyć Polsce ale robienie z nich teraz centrum zarządzania kryzysowego w państwie w, to moim zdaniem jest o krok i nie tylko moim, chyba. To jest moim zdaniem o krok za daleko. To nie powinno w, w ten sposób się odbywać, bo my powinniśmy mieć nie, niekoniecznie tak strasznie liczną, ale z winną, bardzo dobrze poukładaną, z jednolitym systemem dowodzenia, a nie z dwoma pierwszymi żołnierzami, w, w, czterogwiazdkowymi generałami bardzo dobrze poukładaną armię, opartą na, nowo, na wykształconych specjalistach, e, których będziemy mogli jak najdłużej zatrzymać w wojsku, e, którzy będą się tymi kompetencjami jak najdłużej dzieli, którzy będą motywowani do tego, żeby się w tym wojsku szkolić e, i rozwijać i posiadać nowe kompetencje e, i wtedy będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Podstawą e, tej doktryny obronnej Rzeczpospolitej powinno być na tyle sprawne i zwinne i wyspecjalizowane wojsko, Żebyśmy nie tyle mogli wystawić 200 tysięcy ludzi pod Radzyminem i Wołominem, bo nasz potencjalny wróg będzie działał z in, przez internet, nie ruszając się od siebie z domu i próbował sparaliżować nasz kraj. A my musimy przy użyciu systemów zdalnych, systemów satelitarnych, systemów wojny w cyberprzestrzeni móc zneutralizować zagrożenie, nie kiedy ono już będzie w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, ale zanim osiągnie te granice. I o tym dzisiaj chciałbym słyszeć z ust osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, a nie uzasadniać, a nie uzasadnień dla. Y, y, przebywania w rządzie przez tyle miesięcy Jarosława Kaczyńskiego, który y, widzicie, jak poziom bezpieczeństwa nas wszystkich wzrósł dzięki temu, że on się tym bezpieczeństwem zajmował, a dzisiaj chce wyjść z jakimś kwitem zostawionym na stole, który i tak nic w polskim bezpieczeństwie nie zmieni. W, a y, opowieści o tym, że teraz mamy nie rok 2020, a 1920. To już naprawdę możemy sobie oszczędzić. I ostatnia rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, teraz będziemy się często spotykać przez te dwa dni, bo Sejm się zaczyna i mnóstwo rzeczy się też będzie działo, o których będziemy Was informować na bieżąco, również w naszym ruchu, szykujcie się. To mocne podbicie tematu produkcji energii elektrycznej prosumentów. Myśmy mieli fantastyczne w poniedziałek, nie zdążyłem Wam o tym powiedzieć, bo nie widzieliśmy się, konferencje akurat w Senacie, w budynku Senatu. W sprawie naszego, naszej Polski na Zielonym Szlaku. Wiecie o tych pomysłach PiS-u, który chce zniszczyć. Trzeba sobie powiedzieć wprost: PiS chce zniszczyć polską fotowoltaikę i polskie, polski pęd do tego, żeby jak najszybciej produkować energię z zielonych odnawialnych źródeł. Ten, ten ruch, w który zaangażowało się tylu obywateli Rzeczpospolitej, PIS chce dzisiaj zniszczyć przy pomocy idiotycznych rozwiązań, bo to trzeba też nazwać wprost, które ma teraz promować, a które mają przykryć jedną prostą rzecz. Pieniądze, które dostawaliśmy, z, choćby z handlu uprawnieniami do emisji, to są miliardy złotych rocznie. W tym roku to będzie przy tych cenach, które są 24, może miliardy złotych. Zamiast wydawać na dostosowanie sieci energetycznych do tego, żeby przestarzałych, z PRL-owskich, żeby w, w, podłączać jak najwięcej OZE, to przepieprzano te pieniądze. To wydawano na tysiące różnych bzdur, ale nie na to, na co powinny być wydane. I teraz się okazało, że Polacy nainstalowali tyle instalacji fotowoltaicznych, że ten stary system, niewyremontowany przez PiS i nieruszony przez PiS, nie jest w stanie tego odbierać, więc teraz ludzie będą karani za to. Że produkują energię elektryczną na swoich dachach. I to jest zbrodnia, i to jest niesprawiedliwość społeczna, dlatego że proszę pamiętać, że to najmocniej uderzy w tych, których do tej pory nie było stać na założenie fotowoltaiki. Najpierw fotowoltaikę założyli sobie ci, których było na to stać z dopłatami, różnego rodzaju ulgami podatkowymi ale i tak tam trzeba było w, w, włożyć mnóstwo pieniędzy. Natomiast popatrzcie teraz na to, co będzie się działo, kiedy dzisiaj to gro Obywateli Rzeczpospolitej, które, które mogłyby stanąć przed szansą dzięki europejskim pieniądzom, żeby, żeby, żeby wymienić sobie te kopciuchy na f, e, e, ekologiczne źródła ciepła, na pompy ciepła choćby, którzy mogliby pomyśleć o założeniu sobie fotowoltaiki, żeby, żeby nie grzać się prądem z węgla i nie świecić prądem z węgla. Dzisiaj nie tego nie zrobił, bo to po prostu zostaną za to przez państwo ukarani, że to się po prostu przestaje kompletnie opłacać. W tym nowym systemie. To jest rzecz, która łączy Polaków. Sprzeciw wobec tego idiotyzmu, który PiS e, proponuje. 73% po, Połowa Polaków o tym rozwiązaniu słysza, 73% jestem temu przeciwnych i bardzo słusznie. I my o tym mówimy od samego początku, kiedy opublikowaliśmy 9 miesięcy temu, no nie 9 miesięcy temu, ale pół roku temu, e, nasz program na Zielonym Szlaku. Dzisiaj państwo musi iść w zupełnie drugą stronę. Państwo dzisiaj powinno zachęcać ludzi do tego, żeby produkowali energię. Mój dom, moją elektrownię. Państwo musi zachęcać ludzi do tego, żeby wspólnoty mieszkaniowe stawały się zbiorowym prosumentem, zbiorowym producentem, zbiorową yy, elektrownią, która może zarabiać, nie tylko nie tracić. Bo my dzisiaj tracimy na tym, że produkujemy prąd, tak? Dam 20% powiedzmy tego haraczu. Za chwilę, jak PiS wprowadzi te zmiany, będzie 80% tego haraczu. A więc my mówimy nie o tym, żeby nie tracić. Tylko, żeby móc wręcz zarabiać na tym, że produkujemy więcej tego prądu, i powinni to robić, móc robić indywidualni producenci, powinny to robić spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, klastry energetyczne, jak sąsiad z sąsiadem, jakkolwiek będziemy się chcieli sobie pozrzeszać. Bo tylko w ten sposób państwo samo tego nie zrobi. Jeżeli ludzi nie wesprze, żeby, żeby zaczęli to robić, my nigdy nie osiągniemy naszych celów transformacyjnych, a ceny prądu będą nas zabijać. To, co robi dzisiaj PiS, to nie tylko uderzenie w producentów fotowoltaiki, to nie tylko zamknięcie setek firm, które ją instalują, to nie tylko w po pognębienie czy pogłębienie tych problemów, pognębienie Polaków i pogłębienie tych problemów, które mamy, ale to też wyższe rachunki za prąd dla nas wszystkich. Tę idiotyczną ustawę biorącą się z ich nieudolności. I z tego, że nie potrafili wyremontować sieci i zająć się tym tak jak powinni, oni o atomie opowiadają. A sieci przygotowują do tego? Co z tego, że postawisz elektrownię atomową, a sieci, które muszą ten prąd stamtąd odebrać, przecież to jest, to, to jest abecadło. Dzisiaj nie ma ważniejszej rzeczy, niż wspierać Polaków w tym, żeby chciało im się w, w, obniżać swoje własne rachunki za prąd. Poprzez to działanie. I to antypaństwowe, antyludzkie, antysprawiedliwościowe, antyekologiczne na końcu, co też ważne, w idiotyczne rozwiązanie musimy piętnować i wskazywać i wołać i dołączać się do protestów, pokazywać, że go nie chcemy, że dzisiaj państwo powinno iść w zupełnie innym kierunku, a w jakim o tym mówimy w naszym programie, na Zielonym Szlaku. Wyraźnie tam to napisaliśmy, powiedzieliśmy 6 miesięcy temu. A dyskusja, w której uczestniczyli w sejmie i przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL-u i Lewicy, był poseł konieczny z razem w, był przedstawiciel młodzieżowego strajku klimatycznego WWF-u, Fundacji Instrat, Klubu Jagiellońskiego, wielu innych organizacji Instytutu Obywatelskiego, tego think tanku platformy, były naprawdę Fenomenalne był Jarosław Gowin, który później też yy, mówił, właśnie tak, merytoryka, tak trzeba robić politykę. Bardzo nas to cieszy, że, że wszyscy przy tym stole, jak siedzieliśmy, zgadzaliśmy się, że tak właśnie dzisiaj trzeba robić politykę, rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, i też zobowiązaliśmy się, że jak inni będą robili takie yy, wysłuchania, my planujemy za miesiąc o ochronie zdrowia, o naszym projekcie o ochronie zdrowia, to my będziemy chodzić po to, żeby, żeby programy były lepsze i serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby przychodzili do nas, żebyśmy te nowe standardy robienia polityki, a nie tylko latania po jednej i drugiej konferencji prasowej i krzyczenia nie, nie zgadzamy się, były, były stosowane. Rozwiązania. Jeżeli nie to i krytykujesz, to jakie są inne rozwiązania? Jeżeli krytykujemy ustawę w Błaszczaka i Kaczyńskiego, to mówimy, jak to powinno być zrobione. Jeżeli krytykujemy ustawę w, w, czy ten projekt rozwiązań dotyczący prosumentów, mówimy, jak to powinno być zrobione. Wiele innych rzeczy jeszcze powinno być zrobione, jeżeli chodzi o tę energetykę, tu wszyscy się zgadzaliśmy. Znaczy, w, w, ustawa 10H, mnóstwo jest rzeczy, o których też wiele razy n, będę wam powtarzał moi drodzy, e, w, w, wszystkiego dobrego wam życzę. E, czasu już zużyłem Waszego e, bardzo dużo. Nie wiem dlaczego, tylko zobaczę jeszcze parę pytania, może choć kilka. Nie wiem dlaczego proponuje Pan, żeby. Ci, co nie mają paneli, dofinansowywali budowy magazynów energii potrzebnych producentom energii do zarabiania. Jeśli oni chcą zarabiać, to niech finansują wszystkie koszty z tym związane. Panie Piotrze, ale to nie na tym rzecz polega. Dzisiaj ten system, który chce wprowadzić PIS, będzie promował właśnie wielkie koncerny energetyczne właśnie wielkich i bogatych. A tym, którzy mają mniej pieniędzy, a chcieliby przejść na ekologiczne źródła produkcji prądu, rzuca kłody pod nogi. To o to tutaj chodzi. Magazyny energii powinny być budowane w, choćby z tych pieniędzy, które dzisiaj, którymi dzisiaj dysponują potężne spółki skarbu państwa. Proszę mi powiedzieć, mamy taką spółkę paliwową Orlen, po co ona kupuje gazety i kioski? Czy nie jest lepiej, żeby wykorzystała ten swój potencjał choćby na rozwój tych technologii, które za chwilę nam będą bardzo potrzebne? Poza tym ten bałamutny argument, który PiS podnosi, mówiąc, że no dobrze, ale przecież ludzie traktują sieć jako darmowy magazyn energii, bo wypychają tę energię i ona w tej sieci jest magazynowana. Nie jest magazynowana, panie Piotrze. Ta energia, którą pan i ja produkujemy na swoich panelach, ona jest zużywana w obrębie lokalnym w, przez ludzi, którzy tych instalacji fotowoltaicznych czy zakłady nie mają. Nie ma jakiegoś centralnego magazynu energii w Polsce, w którym Kaczyński ma szufladki, gdzie każdy ma opisany swój dom i on tam wkłada ten prąd, który my wypracowujemy i my musimy mu płacić za ochronę tego, tego interesu. To bzdura jest kompletnie. W, ta energia jest zużywana najczęściej lokalnie, natomiast oni mają problem z sieciami, których nie wyremontowali i mówią o tym wprost, że latem tej energii z paneli jest dzisiaj tyle, że sieci są tak stare, że nie są w stanie tego odbierać i system jest tak stary, że przy tych starych elektrowniach, które są dużo mniej elastyczne, nie ma co z tą energią robić. W, w że tak powiem, przy, przy takich sieciach, przy tak spiętym systemie, jaki mamy, sieci nie nadążyły za, 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 za resztą świata. I dzisiaj dlatego powinny być, powinny być remontowane. W, czy to spotkanie w Senacie to była jakaś forma, forma odpowiedzi na zaproszenie Polski 2050 do dyskusji o minimum programowym opozycji? To był, panie Janie. Cykliczne wydarzenie. Pierwsze mieliśmy poświęcone Trybunałowi Konstytucyjnemu i naszemu projektowi tej zmiany. Też było ekumeniczne grono, było na tym. Teraz był Zielony Szlak, następny będzie program o zdrowiu. My nie, nie wychodzimy w, z kolejnymi apelami po to, żeby wychodzić z kolejnymi apelami. My, w, jak wychodzimy z apelami, to natychmiast siadamy do stołu i, 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 i proponujemy rozmowę. Bardzo się cieszę, że taka formuła się sprawdza, bo to już jak były dwa, to już widać, że się sprawdza. Teraz będzie trzecie. A więc, niezależnie od tych wszystkich okrzyków a teraz niech się zbiorą i porozmawiają o minimum programowym opozycji taka rozmowa właśnie zaczęła się toczyć i toczy się, w, niezależnie od, 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 od wszystkich komentarzy, które. Y, gdzieś tam latają i, i, i wezwań szumnych. My po prostu robimy robotę. Siadamy, nie mówimy, a teraz porozmawiajmy, tylko siadamy przy stole i tworzymy warunki do takiej rozmowy. Zapraszając wszystkich serdecznie, bo jestem przekonany, że my musimy powiedzieć sobie jasno po tej stronie, co do czego się zgadzamy, a co do czego się nie zgadzamy, i, i tutaj nie będziemy się pchali na nie wiadomo jakiego y, y, właściciela praw autorskich. Wszyscy mamy prawa przy tym stole, y, przy którym siadamy. W, czy oglądał pan reportaż w czarno, biało, purpurowej sieci? Jeszcze nie zdążyłem, panie Cerylu, ale obejrzę, bo, bo temat mnie interesuje. Chiny już robią transformację, pisze pani Urszula Krzemień. To prawda, robią, ale no Chiny to jest trochę inny mechanizm i trochę inaczej działa. Tam się robi wszystko na gwizdeki i czasami w bardzo gwałtowny sposób. W to jeden z programów. Przecież całość programowa jest podzielona na bloki, każdy jest osobno konsultowany. To wszystko się zepnie i przedstawia przed wyborami. Tak dokładnie jest. Rozumiem, że to jest odpowiedź dla innego internauty. Zapraszamy na stronę strategie2050.pl. Tam można znaleźć nasze pomysły dotyczące rozdziału Kościoła od państwa, Trybunału Konstytucyjnego, ochrony zdrowia, właśnie klimatu, za chwilę gospodarki, edukacji. My robimy swoją robotę, powiedziałbym, patrząc na innych uczestników sceny politycznej. Nawet mam wrażenie, że czasami nadmiarowo, ale robimy. W, bo, jesteśmy, bo jesteśmy do niej przekonani. Sieci to połowa problemu. Już ostatnia kwestia, porusza pan Jim Moore. Druga to magazyny, których brak. Same sieci niczego nie rozwiążą. Problem jest z nimi taki, że prosumenci nie mogą zwracać energii do sieci poza lokalny rynek, co powoduje rozregulowanie lokalnych parametrów sieci. No tak, tylko że bez sieci znowu nie będziemy w stanie w, tego odebrać w taki sposób, jak powinniśmy. A co do magazynów energii, nie ma między nami sporu. Oczywiście, że je trzeba budować, oczywiście, że je trzeba otworzyć, oczywiście, że trzeba rozwijać te technologie. Tylko znowu, i tu się chyba pan ze mną zgodzi, że jeżeli mamy na to 25 miliardów złotych co roku z handlu emisjami, to właśnie na to powinniśmy to wydać. A nie na pierdoły, na które oni to rozwalają na prawo i na lewo, na dotacje dla bąkiewiczów, na skręcone wybory, na wymyślane tysięcznie manipulacje w tym czy innym miejscu. To są pieniądze, które temu powinny służyć. Bo Polska je dostaje w cudzysłowie za darmo w, w, z handlu emisjami, uprawnieniami do emisji, z których sama nie korzysta. No to przecież to na tym powinno to polegać, tak? Nie ma między nami sporo. Oczywiście, że trzeba zmieniać sieci i budować magazyny energii ale budowanie magazynów energii nie będzie możliwe, jeśli nie będzie na to pieniędzy. Jeżeli nie będzie KPO, jeżeli nie będzie, w, jeżeli nie będzie tych pieniędzy w, 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 w powiązanych z praworządnością w Unii Europejskiej, jeżeli nie, będziemy mieli rząd, który tak manipuluje budżetem, jak dzisiaj manipuluje i też mówi, że najważniejsze jest dzisiaj, żebyśmy mieli 250 tysięczną armię, na którą pieniądze w pierwszym rzędzie muszą się znaleźć, a wasze rachunki mogą was zabić. Przed tym nas 250 tysięczna armia nie obroni. Przed wysokością rachunków za prąd, które jeżeli nie zmienimy tej władzy, nie zmienimy PiSu, nie odsuniemy ich od władzy, tych indolentów klimatycznych, będą rosły w zastraszającym tempie i będą nas zabijać, ale my do tego nie dopuścimy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, walczymy dalej, widzimy się na licznych konferencjach prasowych w najbliższych dniach, wiele się będzie działo w naszym ruchu i wokół naszego ruchu, a my widzimy się w piątek o 9.15 na live i serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o tym sondażu, żeby go udostępnić, żeby go pokazać. Jest nadzieja, 33% wysoko ten sufit, ale doskoczymy, ale damy radę.